Nazywam się Adam Kowalski, jestem członkiem zarządu klubu MKS Junior Złocieniec. Dzisiaj przed Wami trudne zadanie. No, odszedł Wasz lider i spotkaliście się, aby co zrobić? No, mieliśmy zebranie zarządu, którym po prostu wybieraliśmy nowy skład z racji śmierci świętej pamięci trenera Andrzeja Korola. Po prostu musieliśmy jakby dobrać nową osobę do zarządu i ustalić ten skład, który mam nadzieję, że będzie funkcjonował przez najbliższy okres. Udało się? Tak, zebranie się udało. Mamy fajną ekipę, mogę tak to powiedzieć, i myślę, że będziemy działać. Właśnie klub z wieloletnimi tradycjami po odejściu lidera. No, od czego zaczęliście, żeby jakoś to poskładać? No, przede wszystkim trzeba było zastanowić się, czy będą chętni ludzie do kontynuowania pracy, tak? Na szczęście z pomocą WF-istów i tutaj ludzi, którzy pracowali, którzy trenowali wcześniej w klubie, udało nam się wstępnie rozpocząć tą nową, można powiedzieć, historię, nową przygodę. No i miejmy nadzieję, że wraz tutaj nie tylko z naszą pomocą jako zarządu czy szkoleniowców, trenerów, ale również z pomocą rodziców, bo to przede wszystkim jest klub, w którym trenują dzieci, klub będzie funkcjonował i będziemy dalej się rozwijać, szli do przodu, mimo tego, że straciliśmy właśnie lidera, osobę, która wiedzę miała z nas największą, pewnie łącząc nas wszystkich, nawet byłych zawodników, to myślę, że jakoś to z czasem wszystko zgramy, jak to mówią wszyscy. Nawet jak rozmawiam z różnymi trenerami z innych klubów, najgorsze są początki, no ale myślę, że będzie dobrze. Już nawet dzisiaj było widać na treningu, ile było osób, i mam nadzieję, że ta grupa mniej więcej się utrzyma. Do kogo kierujecie swoją ofertę? Jeżeli chodzi o treningi, to dla dzieci, tak? Dzieci i młodzież. Tak naprawdę nie zamykamy się na żaden wiek, na żaden rocznik, ale powiedzmy sobie szczerze, że najwięcej dzieciaków przychodzi od czwartej klasy szkoły podstawowej. Wtedy też zaczynają się właśnie szkolne, na przykład zawody, trójboje, czwórboje są rozgrywane, tak? I powiedzmy, że przeważnie tam te pierwsze talenty się objawiają i... Ale nie mówię, no nie zamykam się tutaj tylko na talenty, każdy ma szansę przyjść, tak, sprawdzić się, potrenować i zobaczyć tak naprawdę, w czym jest dobry i czy ten sport mu się podoba. To są treningi ogólnorozwojowe czy konkretne dyscypliny? Jeżeli chodzi o młode osoby, które przychodzą, tak, czyli o dzieci, to są treningi głównie ogólnorozwojowe. Tak naprawdę nie można przypisywać dzieciaków do specjalizacji w tak młodym wieku. Trzeba po prostu ten pewien okres odczekać. Przeważnie... No nie powinno się nawet tego robić jeszcze, powiedzmy, nawet przed młodzikiem, czy już wchodząc w okres młodzika, no ale gdzieś tam w całej Polsce wiele klubów funkcjonuje tak, że już powiedzmy te dzieci wchodząc w ten wiek 14, 15, 16 lat już gdzieś tam ten kierunek swój mniej więcej mają, ale to nie jest tak, że jak ktoś biega 100 metrów, nie będzie mógł biegać na przykład, nie wiem, 400 metrów, 600 metrów, tak? To tak naprawdę nie można się zamykać na jedną dyscyplinę, czy tam na dwie. Dzieci mają się przede wszystkim rozwijać i gdzieś tam ma im to sprawiać radość. To nie ma być przymus. Swoją ofertę kierujecie do dzieci z gminy Złocieniec, czy z pozostałych obszarów również? Nie zamykamy się na żaden konkretny obszar. Wiadomo, jeżeli ktoś jest z gminy Złocieniec, czy z samego miasta Złocieniec, na pewno ta logistyka dotarcia na trening jest na pewno dużo łatwiejsza, ale to nie jest tak, że jeżeli ktoś chce trenować z innych miejscowości czy innych gmin, to przecież teraz powiedzmy, że każdy ma też samochody, można też pomyśleć, jeżeli byłaby większa grupa, o jakimś ewentualnym dojeździe. Mówię, wszystko jest do ustalenia, tak naprawdę czekamy, zapraszamy wszystkie dzieci. To jakie macie plany na najbliższą przyszłość? No, jeżeli chodzi o zawody w najbliższym czasie, to start na Mili Goleniowskiej, która będzie 11 listopada. Możliwe, że w grudniu będą też jakieś zawody halowe dla dzieci, coś w stylu takich mikołajkowych zawodów. No i na pewno styczeń, luty to już halowe zawody, które w większości będą odbywać się w Szczecinie. Powiedzmy, że u nas w województwie to jest jedyna hala taka lekkoatletyczna typowo. I na pewno tam też pojedziemy przynajmniej raz, może dwa razy. No i zobaczymy. Planujemy też na pewno jedną grupę, może powiedzmy tak, że najbardziej tutaj aktywnych sportowców, dzieci, żeby pojechali do Torunia na bardzo dużą halę lekkoatletyczną, międzynarodową można powiedzieć, i żeby zobaczyli po prostu ten większy świat lekkiej atletyki. Dzisiaj też była mowa o memoriale, który planujecie zrobić. Tak, jest w planach zorganizowanie memoriału imienia Andrzeja Korola z racji upamiętnienia trenera tutaj jako w Złocieńcu. No i po prostu zrobienia fajnej imprezy sportowej, tak? Powiedzmy, że
Na pewno te zawody chcemy, żeby przyjechało dużo dzieciaków wystartować, ale nie zamykamy się tylko na dzieci jako tutaj główny, że tak powiem, jak to nazwać, główny człowiek, który chce gdzieś tam wejść mocno w ten memoriał. Chciałbym po prostu, żeby nawet przyjechały mocniejsze osoby, może nawet jakiś olimpijczyk, nawet jak nie będzie startował, to po prostu żeby przyjechał, rozdał medale, żeby dzieci mogły porobić sobie zdjęcia, zobaczyły po prostu trochę więcej tego świata. I na kiedy planujecie to wydarzenie? Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to wstępne rozmowy mówią o przełomie sierpnia i września przyszłego roku. Mniej więcej będzie miało to wypadać tak jakby na rocznicę, można to nazwać, śmierci trenera, ale też dlatego, że po prostu wtedy starty zaczynają młodzicy, przygotowujący się do swoich głównych imprez, a trener słynął ze szkolenia młodzików przede wszystkim, no bo później przeważnie już ktoś był trochę starszy, to rozjeżdżał się do szkół średnich gdzieś dalej i przekazywani byli zawodnicy na przykład do innych klubów i do innych trenerów. Panie burmistrzu, dzisiaj na Złocieńskim Stadionie walne zebranie. Klub Junior Złocieniec, no troszeczkę w opałach, ale chyba jest dobra energia, żeby z powrotem wrócił na te dobre tory. No, wszyscy się przyzwyczailiśmy, że Andrzej Korol będzie wieczny i tak naprawdę obojętnie co będzie się działo, zawsze będzie przy nas. No, niestety tak się złożyło, że sytuacja losowa sprawiła, że młodzież musiała w końcu zostać na okręcie i go starać się prowadzić. Myślę, że zmiana pokoleniowa prędzej czy później musiała nastąpić i życzę młodzieży, żeby dobrze prowadzili ten okręt. Właśnie tak dzisiaj słuchając, jakie pan miał właśnie myśli na przyszłość? Plany są ambitne. Najważniejsze, żeby krok po kroku stąpać do przodu i to do przodu jest najważniejsze, ale też niekoniecznie te góry największe trzeba przewalać od samego początku. Także myślę, że entuzjazm i to, że jest duże zainteresowanie, są tradycje klubu i to, że ta energia w nich siedzi, więc warto jest pomagać i wspierać, a też taka nasza rola. Wy jako samorząd złocieński nie zapomnieliście o prezesie klubu i... No i oczywiście ten obiekt, który też jakby duszą powstawał tutaj przy idei tego, jak ma wyglądać prawdziwy stadion, prawdziwy ośrodek tutaj sportowy, no to Andrzej miał tutaj ten swój naprawdę chyba największy z mieszkańców Złocieńca wkład. No i już można powiedzieć, bo uchwała jest Rady Miejskiej, że ten stadion jest imieniem Andrzeja Korola i myślę, że prędzej czy później tak miało być. Lepiej, żeby to było wcześniej, aniżeli później, ale myślę, że zarówno temu obiektowi, tak jak też jemu się to należało. A jakie inwestycje tu udało się poczynić na stadionie w ostatnim czasie? No, w ostatnim czasie żeśmy trochę nadrobili, bo tartan został przygotowany na nowo, został wyczyszczony. Również zostały poprowadzone linie. Plastiki przy boisku zostały wymienione, zostały po prostu uzupełnione i wsadzone. No i za mną jest ze skok do skoku Zwyż, który posiada już zadaszenie, już nie jest pozbawiony ochrony przy warunkach pogodowych. Także łącznie około 100 tysięcy złotych w tym roku zainwestowaliśmy w stadion. Jak ważna jest działalność takich małych klubów tutaj na terenie gminy Złocieniec, nie tylko sportowych? Tak naprawdę lokomotywą powinni być ci z takich małych organizacji, którzy wiedzą, czego chcą i też w danych środowiskach powinni animować i powinni zachęcać do tej działalności, bo najłatwiej jest usiąść przed telewizorem albo włączyć sobie telefon i no, w jakimś tam świecie funkcjonujemy, ale na szczęście są ci, którzy dają sobie radę i potrafią ten czas tak zorganizować i starają się też namawiać innych, by ten prawdziwy na realu świat poznawać i też korzystać z tej aury po to, żeby się rozwijać, a tak naprawdę głowa przewietrzona to jest lepiej myśląca i też bardziej konstruktywnie działająca.